Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Jesteśmy w Łodzi. Jest sobota, 10, prawie 10 rano. Przyjechaliśmy wczoraj do Łodzi. 18:20 gdzieś byliśmy, prawda? Tak. Łodziuś? Zgadzam się z wszystkim, co wam mówi. Jest dokładnie 9:57, więc z godziną też was nie okłamała. Na razie wypowiedziałam ze dwa zdania. O, Action tu otworzyli, idziemy dzisiaj. Otworzyli na osiedlu mega, mega sklep Action, a ja go bardzo lubię. Więc dzisiaj wracając jeszcze do niego wejdziemy, dobrze? Jedziemy teraz do miasta załatwić bardzo ważne rzeczy. Myślę, że dzisiaj we vlogu dowiecie się, co to są, co to jest. Ostatnio wam powiedziałam, że zbliża się wielka zmiana i dzisiaj we vlogu powiem, co to jest. A ja chciałbym z tego miejsca się wytłumaczyć, bo parę osób pisało do mnie, że podobno wiem, co to są za zmiany, a ja im odpisywałem, że nie mam pojęcia. I szczerze, no Aga mi powiedziała, ale nie wiedziałem, że ona mówi stricte o tym, co myślę, takie zmiany, no zmiany, rzeczywiście zmiany, ale... W naszym życiu to nie zmienia się tak diametralnie, oczywiście tylko dodaje nam więcej roboty. Pracy, zaangażowania, zabiera czasu, więc ale zaowocuje. Nikogo nie okłamałem po prostu, nie wiedziałem, że jej chodzi o to. Tak, często Wojtek, słuchajcie, coś na przykład, ja coś powiem we vlogu, to zmontuję, ktoś to obejrzy i odzywa się do Wojtka, a o co chodziło? I Wojtek często nie wie, słuchajcie, bo powiemy szczerze, Wojtek nie ogląda vlogów, Wojtek nie lubi się oglądać i Wojtek nie lubi słuchać swojego głosu. Tak. Dlatego często on po prostu pytacie go o coś, albo chcecie podchwytliwie, żeby zdradził, a on naprawdę nie wie. A czasami wie, ale to w 90% naprawdę nie ma pojęcia. I tutaj też pewnie ja powiedziałam właśnie o tej nowej zmianie i tak dalej, on się pewnie też głowił, o co chodzi. Bo u nas, wiecie, u nas jak w kalejdoskopie, cały czas nowy pomysł, jest pomysł i działamy. Jest plan, realizujemy, działamy, więc wiecie, u nas to, a pomysłów naprawdę wiele. Więc tak, jedziemy, wszystko mamy, dokumenty mamy. Potem jeszcze muszę wjechać na chwilę do sklepu, muszę wjechać do kwiaciarni po kwiatki dla babci, jedziemy w odwiedziny do mojej babci, bo wiadomo, jutro jest dzień babci, więc chciałabym ją odwiedzić. Jak już jestem w Łodzi, staram się zawsze być u niej. Zawsze jak jestem w Łodzi, to słuchajcie, mam taki napięty plan zawsze. I niby się tylko jedzie do rodziców, a tutaj to trzeba załatwić, to tutaj no, się odezwał, trzeba pojechać do tej cioci może, no to tutaj też trzeba coś wjechać, tutaj słuchajcie, zawsze jest. Jak nie babcia, to na cmentarz, jak nie cmentarz, to inne jakieś sprawy na mieście, jak nie sprawy na mieście, to spotkanie z przyjaciółkami i właśnie dzisiaj też wychodzimy. Wrócimy potem do domu z tych zakupów od babci i z tego miasta, co tam załatwiamy. No to zjemy pewnie szybko obiadek i na 18:00 jedziemy na kolację z moimi przyjaciółkami, z ich partnerami i wychodzimy. Nie wiem, jak się potoczy ten wieczór. Stawiamy na to, że idziemy po prostu na kolację i na małego drinka. Bardzo się cieszę na to spotkanie, nie mogę się wręcz doczekać, bo powiem wam, że na takie wyjście to my, oj, dawno nie byliśmy na takim wyjściu. Nie pamiętam, pamiętasz wyjście? Już dawno, no jeszcze przed Antośką. Tak, jeszcze grubo przed Antosią. Więc bardzo fajnie, cieszę się, że moja przyjaciółka Marlena na to wpadła. Napisałam jeszcze do paru innych osób, więc wieczór na pewno będzie bardzo, bardzo miły. A jutro mamy Kinderball. Tosia została zaproszona na urodziny swojej kuzynki. Ma urodzinki na takiej sali zabaw i Tosia będzie najmłodszą uczestniczką tej imprezy. Ale bardzo się cieszę, bo Tosia w ogóle lubi starsze dzieci i wiem, że się na pewno spokojnie odnajdzie, więc bardzo się cieszę też. Notabene Marysia urodziła się tego samego dnia co Tosia, czyli 4 stycznia, więc takie kuzyneczki i właśnie idziemy jutro na ten kinderball, potem wszyscy przyjeżdżamy z tego kinderballu z moją kuzynką, z mężem i z tą Marysią do domu naszego, bo mama ma urodziny w środę bodajże, tak? I jutro organizuje taki po prostu uroczysty obiad, więc jutro też będzie bardzo rodzinnie, więc ogólnie słuchajcie, bardzo, bardzo wypad fajny, a w
poniedziałek jedziemy do naszych producentów, bo no jak już wiecie, sezon wiosenny się u nich zaczyna, więc jedziemy zobaczyć kolekcje wiosenne, zakupić towar na nowe live'y, znaleźć chyba nowego producenta też, bo chcemy troszeczkę poszerzyć chyba asortyment, jeżeli chodzi o dziecięce artykuły, ale to też zobaczymy, bo zobaczymy jak nam zejdzie, bo już od paru razy jak jesteśmy tutaj mówimy o tym, że chcemy poświęcić czas, żeby poszukać, pojeździć tych producentów, porozmawiać z nimi, zobaczyć na kogo się decydujemy i nigdy na to czasu potem nam nie starcza, bo tutaj kaweczka, tutaj wybieranie odzieży, tutaj coś tam, nagle patrzymy 12, pierwszą, mówimy dobra, wypadamy do domu. A i tak wszyscy producenci są do drugiej. No tak, bo to jest taki, takie miejsce, gdzie się wszyscy raczej już koło pierwszej zamykają i kończą. Ale mam nadzieję, że wszystko, co wam teraz opowiedziałam i miałam taki po prostu to sobie słonotek. Możecie wyobrazić i kończymy tego odcinek, ten odcinek, pa, pa. Tak, resztę sobie domalujcie, dopiszcie i widzimy się już w Krakowie. Bo wszystko wam już opisałam, więc nie, kochani, tak na pewno nie będzie. Pokażę wam, co będę tylko mogła, to na pewno wam będę pokazywała. No i jestem podekscytowana, ty. Ja mam nadzieję, jadę teraz w pierwszy punkt naszego, gdzie ja załatwiam sprawy i mam nadzieję, że mi się uda, chociaż znów ja biorę udział, znaczy inaczej, nie biorę udziału, wymyśliłem sobie coś, co to nie jest też tak prosto się dostać, w moim wypadku. Więc niestety na radnego dzielnicy się nie udało. Cały czas myślę o radnym miasta, ale nie wiem, czy na zaistniałych sytuacjach, jak widzę, co się dzieje w polityce, a już radny miasta już jest to większą polityką niż ten radny dzielnicy, to czy będę chciał kandydować. Jeszcze mam trochę czasu, żeby do przemyślenia i podjęcia decyzji, a tutaj zaczynam nowy też znów projekt, który też jest pod znakiem zapytania, więc ja no łatwo sobie nie ułatwiam sobie tego życia. Oj nie. No naprawdę, my słuchajcie, bierzemy czasem naprawdę niejednokrotnie mówimy, że nie mamy na coś czasu, że chcielibyśmy poświęcić na to więcej czasu, czy skupić się na czymś, a wymyślamy kolejne rzeczy, które nam będą absorbować mnóstwo czasu, energii, ale jakby to jesteśmy my. My się nie możemy nudzić. U nas nie może być, słuchajcie, nudy. Nie może być takiej systematyczności, takiego, wiecie, no nie, po prostu cały czas wdrażamy nasze życie, jakieś nowinki, chcemy się doskonalić, poszerzać swoją wiedzę, no nie wiem, zdobywać doświadczenie takie życiowe, wiecie. Fajnie, ja się cieszę, no zobaczymy, do później. Wracamy. Zmarznięci. Oj tak, bardzo. Załatwiliśmy naszą sprawę, którą mieliśmy załatwić. Jedną i drugą. Zaliczyliśmy kwiaciarnię i sklep. Odwiedziliśmy babcię. Wypiliśmy kawę jeszcze z moim kuzynem. Z jego rodzinką. Więc bardzo, bardzo przyjemnie. I jeszcze po drodze wjechaliśmy do babci mojej, która leży na cmentarzu. Drugiej babci. Więc elegancko wszystko zaliczone. A jest dopiero 1:30, więc mamy elegancki czas. Wracamy do domciu. Zadzwonię do mamy, dowiem się, czy Tosia już śpi, może już podrzemca, może jeszcze w ogóle nie zasnę. Halo? 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 No słucham. Jak tam tatuś? W porządku. Co robicie? Nic nie robimy, to znaczy robimy. Tata śpi. Ja w kuchni. A Tosia śpi? Antosia dopiero niedawno śpiłam, od 15 minut śpi. O, ale wszystko dobrze? Zrobiła się cały czas. Tak, wszystko dobrze. No to dobrze, my wracamy. Byłam jeszcze na cmentarzu u babci. Zapaliłam znicz taki ładny dla babci i dla dziadka. No i wracamy, ale jeszcze chciałam tylko do Action wjechać. Do której jest Action czynne tamto nasze nowe? Do 20. A, dobra. To jeszcze wjadę na chwilę do Action, dobra? Dobrze, no to buziaki, pa. No pa. No super, Tosia śpi, to bardzo dobrze. Krótka drzemka, ona pewnie za długo nie będzie spała, szczególnie, że zaraz przyjedziemy, mamy 15 minut do domu. Wyjdzie już ze mną do Action? Zobaczę. Czy nie podjadę do kwiaciarni. A, bo ty masz... No to najpierw Action trochę tak nie po kolei, co?
Zostawię cię w Akrze, no ja pojadę sobie dopiero. A i przyjedziesz po mnie? Przecież stamtąd masz też, możesz na nóżkach. No w sumie podać. Rację, mam bliziutko. Okej. Okay. To się rozstaniemy. Ty idziesz na inną stronę osiedla, a ja na inną. Na szczęście nie idziemy po ciasta, ani to, więc możemy iść osobno. Ty jesteś złośliwy. Pamiętaj, że te vlogi ogląda moja mama. My się śmiejemy, nie wiem, czy już wam kiedyś to mówiłam, ale Wojtek jest pod wrażeniem, że moi rodzice robią wszystko razem. Tak jak my, Wojtek, zresztą, my też robimy wszystko razem. I niejednokrotnie nasi znajomi, nasi bliscy się pytają, jak to jest, że my dajemy razem pracować, mieszkać, spać w jednym łóżku, gotować i spędzać wolny czas, wyjeżdżać. My cały czas jesteśmy ze sobą, zobacz. Ale czasami mamy coś takiego, że chcemy właśnie, tak, nie wiem, przychodzi moment, tak, że ty potrzebujesz, sam sobie gdzieś tam jedziesz załatwić, ja potrzebuję też sama gdzieś tam się z kimś umówię, czy na kawę, czy coś. Mamy takie momenty, ale ich jest naprawdę mało. Względem tego, jak na przykład inne rodziny, każdy chodzi do innej pracy, czyli widzą się po 8-10 godzinach, wiecie, dopiero w domu, nawet czasami jest tak, że są różne jakby zmiany, więc potrafią się ludzie mijać w domu, nawet nie widzieć, wiesz, a my zobacz, że ten czas spędzamy naprawdę w 95% to spędzamy go wspólnie i nie mamy siebie dość. Nie. Oczywiście wszystko ma rację, co powiedział. Nie no, wiadomo. Zgadzam się w 100%. Teraz Wojtek pajacuje, ale... Ale chciałam powiedzieć to właśnie do moich rodziców, że oni tak samo teraz mają. Jeszcze jak mój tata teraz przyszedł na emeryturę, to już w ogóle spędzają czas ze sobą jeszcze gorzej. I też jest radosnym człowiekiem. Jezus, ja zobaczyłem, jak on odżył. Błyszczy! Naprawdę jest pełen energii. Tato, nie przejmuj się. Mamusiu, kochamy cię. No i właśnie to jest taka błędka anegdota, że kiedyś jechaliśmy do mojej babci na chyba urodziny i podjechaliśmy pod cukiernię odebrać tort. I oni nawet po ten tort weszli razem z samochodu. Poszli razem odebrać tort. Cukiernia od samochodu była jakieś 20 kroków, ale poszli razem go odebrać. I wiecie, no to dla Wojtka, nie wiem, ciebie to śmieszy? Jesteś, jak nie to? No, moi rodzice też dużo robili, chodzili razem na spacery, to tamto, no, wiesz, znaczy z drugiej strony ja też już... Nie pamiętasz. 18 lat temu mój tata zmarł. Moja mama zawsze była kobietą po prostu taką, że musiała sama sobie ze wszystkim poradzić, więc to nie mówię, że ja nagle... moi rodzice byli całkowicie inni, każdy robił sobie swoje. Nie, też tak było. Ale no tutaj jest naprawdę, tu jest bardzo, bardzo tak... Rodzinnie, tak bardzo... No my tak, zresztą my w rodzinie do wszystkiego tak podchodzimy, do każdego kontaktu, do relacji z kuzynostwem, z wujostwem. No jakby wy też macie inaczej, to nie. I dlatego Wojtka, no takie rzeczy dziwią, bo dla niego to jest coś takiego nowego. Dla mnie to jest normalne. Moi rodzice od zawsze wszystko razem robili. I dla mnie to jest takie... normalne. Ja się nawet nigdy nie przyglądałam innej relacji, nie wiem, moich przyjaciółek, rodziców, czy nie wiem, moich ciotek z wujkami, czy tak samo mają. Jakby ja się wychowałam w takiej rodzinie i dla mnie to jest normalne zachowanie, ale pewnie dla większości myślę, że nie. W dzisiejszych czasach to w ogóle ludzie bardzo żyją obok siebie. Nie razem, tylko obok siebie, umówmy się, i tak niestety jest. Natomiast ja mam takie wzorce, jakie mam, jestem z nich dumna i mamy takie same w domu. No przestań, nie rób takich rzeczy. Ja tylko mam. Skup się na drodze, a nie być tu pajacować. Potem będą pisać w komentarzu, że Agnieszka uwiązała Wojciecha. Ale ładnie, powiem wam, że jeździmy sobie po tej łodzi. Dzisiaj naprawdę sporo tej łodzi przyjechaliśmy. I serce się raduje, jak widzę, jak co chwilę na przykład przyjeżdżam raz na jakiś czas i widzę, ile jest zrobione, że ta kamienica wyburzona, powstał nowy, ładny budynek, ta została odnowiona, tu coś powstało, tu zbudowali sklep, tu zrobili alejki i tak jeżdżę i tak mówię, patrz Wojtek, tu chodziłam na Politechnikę, a tutaj miałam to, a tu chodziłam do lekarza, tu chodziłam tu, no naprawdę, powiem wam, że tak się fajnie jeździ i widzi tą łódź, jak ona się tak buduje, a odnawia, bardzo mi się to podoba i to tak jest fajne dla mnie. Na razie dzionek wypełniony co do punktu każdego naszego. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Muszę wam pokazać, jaki piękny dostałam bukiet od mojego męża, bo ja jutro mam imieninki. Pojechał właśnie pod pretekstem zakupu bukietu dla mojej mamy na urodziny. Kupił mi również i dostałam kartkę. Taki miły gest, bardzo, bardzo dziękuję. Jest przesłodki, naprawdę. No to jak tutaj już weszłam do pokoju, zamknęłam się, to mam dla was chwilę, to pogadamy. No bo na początku tego vloga powiedziałam, że zdradzę wam pewną rzecz, która wnosi pewne zmiany w moje życie i które zaczynam. No więc kochani, podjęłam decyzję, że idę ponownie na studia licencjackie, czyli ponownie staję się studentką. Od pierwszego roku, od pierwszego semestru, zaczynam od 16 marca, idę na pielęgniarstwo. Myślę, że niektórych z was mogłam tutaj bardzo zdziwić, bo moją rodzinę bardzo zdziwiłam. Komukolwiek je mówię, czy to wczoraj moim rodzicom, czy mojej kuzynce przez telefon, czy teraz byłam właśnie u mojego kuzyna, czy babci, to wszyscy reagują, żartujesz sobie? Dzisiaj nawet wykonałam telefon pod uczelnią do mojego brata, pokazując mu papiery, że Tomek, złożyłam papiery i staję się właśnie studentką na nową, co? Ale nie ma jeszcze 1 kwietnia, ja mówię, no naprawdę, idę na pielęgniarstwo. Zaczął się śmiać po prostu. Mówi, ty mnie chyba niczym nie zaskoczysz. Skąd taka decyzja? Wiecie co, już od jakiegoś czasu zaczęłam myśleć, co będę robiła za 5-10 lat? Zadałam sobie takie pytanie w głowie i wiecie, no YouTube jest moją pracą, ja tutaj nagrywam, montuję, na to sporo czasu mi zawsze schodzi, na tym zarabiam, no ale to też nie są nie wiadomo jakie pieniądze. Więc, no wiadomo, fajnie nagrywać, natomiast, no to gdzieś tam nagrywamy, na razie jakby jestem bardzo aktywna na tym YouTubie, ale nie wiem, co będzie za 5 lat, więc, no i zaczęłam się zastanawiać, wiecie, moją pracą również też jest Instagram, ja tam mam różne reklamy, różne współprace, z tego też mam pieniądze. Wiadomo, założyłam też firmę, żeby móc wystawiać na to faktury, żeby móc się z tego normalnie rozliczać. Normalnie to jest moje takie zajęcie obecnie, za które dostaję wynagrodzenie, za które się rozliczam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten etap w moim życiu może się skończyć za chwilę. Nie wiem, co będzie za 5-10 lat. I no, moją ostatnią szkołą jest Politechnika Łódzka, skończyłam BHP. Nie chciałabym już wracać do korporacji. Ja już tam pracowałam 8 lat. Poznałam ich jakby system tej pracy na wylot. Wiele się z tego nauczyłam, wiele z nich z tej pracy wyniosłam. Jestem wdzięczna, myślę, że to za ten rozdział w moim życiu, ale ja go zakończyłam. Skończyłam też również stosunki międzynarodowe, też mam z nich dyplom, ale co po nich można robić, jeżeli nigdy dalej po dyplomie nie poszłam nigdy w tym kierunku. No to pytanie moje brzmi, no i wiecie, mogłabym, mieliśmy jedną firmę, teraz mamy kolejną firmę i tak naprawdę może być tak, że do końca naszych dni z Wojtkiem będziemy pracować na swojej działalności, będziemy wymyślać cały czas jakiś kolejny biznes, kolejny biznes, kolejny biznes, ale co jeżeli nie? I w ostatnim czasie poznałam osobę, która już rok studiuje na takim kierunku pielęgniarstwo. I dosyć często ostatnio się z nią widywałam i zadawałam jej różne pytania, jak ona sobie z tym radzi, jak to wygląda, jak wyglądają egzaminy, jak często musi iść do Warszawy, bo ona chodzi do tej samej szkoły, co ja złożyłam papiery, tylko oddział warszawski. No i tak zainspirowała mnie tym. Kolejną rzeczą pomyślałam sobie, że u mnie w rodzinie prawie każda kobieta była pielęgniarką. Teraz już emerytowaną, ale moja mama jest pielęgniarką emerytowaną. Żona mojego wujka, brata taty, jest pielęgniarką emerytowaną. Moja chrzestna jest emerytowaną pielęgniarką. Żona mojego chrzestnego jest emerytowaną pielęgniarką. I tak dalej, i tak dalej. I tak pomyślałam sobie, a może pójdę w ich ślady. Jakby... Docelowo chciałabym pracować na położnictwie.
Obecnie, jakby mnie ktoś dzisiaj zadał pytanie o specjalizację, to jest to położnictwo i chciałabym zrobić te 3 lata licencjatu i potem jakby ukierunkować sobie specjalizację dalej już to położnictwo, ale nie wiem, co będzie za 3 lata. Może jak skończę, zrobię dyplom za 3 lata, to zmienię jednak kierunek i powiem po prostu, że nie wiem, chcę iść na internę albo na karetki, albo nie wiem na co. Natomiast obecnie moje założenie jest takie. 3 lata pielęgniarstwa, a potem specjalizacja położnictwo. Dzisiaj mam takie wyobrażenie, że chciałabym nieść pomoc kobietom rodzącym przy porodzie. Być dla nich takim wsparciem mentalnym, emocjonalnym, fizycznym. Cały czas mam w głowie moją położną, moją dulę, która... była przy moim porodzie, w momencie, kiedy rodziła się Antosia. Ja do dzisiaj czuję tą wdzięczność, jak myślę sobie o tej osobie, ile ona mi pomogła, ile ona wniosła w ten czas mojego porodu. Ja bym chciała być kimś takim samym. Chciałabym oddać to, czym ona mnie objęła, zamknęła mnie w takiej bańce, strasznie się na mnie zaopiekowała na ten czas. Chciałabym to teraz móc oddać, odwzajemnić dla kogoś innego. I wiem doskonale, jak ważna jest taka osoba przy porodzie, bo nie zawsze ten partner chce z nami rodzić, nie zawsze my tego chcemy albo partner tego chce, nie zawsze jest możliwość, bo przez COVID i przez pandemię zabrane nam to było. A wiem, ile taka osoba może pomóc, dlatego jakbym stricte teraz się na tym chciałabym bardzo skupić, bardzo bym chciała to robić. Więc tak, ukierunkowałam sobie, słuchajcie, jakby mój cel na jakieś 5-10 lat do przodu. Jestem z tego bardzo zadowolona i powiem Wam, że jestem tak samo, jak zaczynam na ten temat bardziej głębiej myśleć, to jestem tak samo zdziwiona, jak ci ludzie, którzy się właśnie o tym dowiadują, o moich bliskich, o tym pielęgniarstwie, bo ja nigdy nie wykazywałam jakby zainteresowania i chęci jakby tą dziedziną. Nawet, nie wiem, pobieranie krwi u mnie jest takie, że ja jak słyszę tą przelewającą się krew w tych ampułkach i w tej strzykawce, to nie to, że nie robi mi się niedobrze, ale jestem taka, to jest dla mnie niekomfortowe, a nagle okazuje się, że chcę być pielęgniarką, która będę wkuwała welflony, pobierała krew i pomagała kobietom rodzącym. I tak, to jest to. I słuchajcie, jak ja dopiero sobie to uświadomiłam, porozmawiałam sama ze sobą, złożyłam te papiery, cały czas jakby jestem w kontakcie z tą koleżanką, która właśnie gdzieś niedawno miała egzaminy, kolejne praktyki odbywa, wszystko mi gdzieś tam o tym opowiada, zaczynam to... To tylko uświadamiam się w tym, że to jest to, że to przyszło tak z janacka, po prostu. Impuls od właśnie od tej osoby, która mi też powiedziała, Aga, ty jesteś tak empatyczna, że właśnie z tobą chciałabym rodzić. I to ona zapaliła we mnie tą iskierkę. Mówię, faktycznie, może właśnie to jest mój kierunek w życiu? No i tak, słuchajcie. Więc Agnieszka zaczyna być ponownie studentką, zaczyna pielęgniarstwo. Jestem mega podekscytowana, zwarta i gotowa do działania. Na pewno będzie mnie to kosztowało, tak jak mówiłam wcześniej w samochodzie, sporo, myślę, że też stresu, zaangażowania, czasu i mobilizacji, ale wiem, że i kolejnej lepszej logistyki. Ale myślę, słuchajcie, że dam radę, na pewno. Jak ja sobie postawię cel, to po prostu działam i zdobywam daną górę i szczyt i wiem, że ja to zdobędę. Więc nic, nie pozostaje mi nic innego, tylko prosić Was, abyście trzymali za mnie kciuki. I mam nadzieję, że za 3 lata będę mogła na tym kanale powiedzieć, że jestem dulą i dziewczyny, kochane moje drogie, wszystkie, które się spodziewają dziedziusiów, jesteście w ciąży i potrzebujecie wsparcia, to jestem do Waszej dyspozycji. Wracam do mojej rodzinki, posiedzieć jeszcze chwilę z nimi, bo się za niedługo będziemy szykować do wyjścia z Wojtkiem na kolację, więc do później. Rodzice już na wychodnym. Zobaczcie, jak jest pięknie przystrojona Piotrkowska. Prześlicznie. Szkoda tylko, że śnieg się topi, ale w sumie to, jak wychodziliśmy z domu, to padał. Ale jest taka plucha. Ale jest przepięknie. Wojciech? Tak? Co powiesz? Myśl o Antosi.
tak, wiecie co, zamiast się cieszyć, że rodzice wyszli, to rodzice myślą cały czas o dziecku, nienormalnie po prostu. Czy nie będzie płakała, czy rodzice uśpią, czy jest jej kolacyjka, czy się teraz bawi, czy myśli o nas. Słuchajcie, nienormalnie jesteśmy, nienormalni jesteśmy. Idziemy, ale to przejdzie, zjeść, napić pewnie się zaraz drinka. Znajomi przyjdą, napijemy się drinka i nam to przejdzie i nawet zapomnimy o tym, że musimy wracać do domu. Chociaż na chwilę. Dokładnie, więc słuchajcie, uciekamy, bo już na nas pewnie czekają. Mamy rezerwację w nowej restauracji Senioritas. Podobno fajna, meksykańskie jedzenie, więc lecimy. Dobre kochani, dzisiaj mamy już niedzielę, jest prawie 11, jedziemy na Kinderball. Tosia troszeczkę jest zmęczona, bo dzisiaj obudziła się o godzinę, prawie o półtorej godziny wcześniej niż zazwyczaj. Więc już nam pokazywała takie znaki, że no już by się położyła, już zdrzemnęła, już w aucie próbuje do niej śpiewać, zagadywać, żeby nie usnęło moje maleństwo. Ale wie, że jedzie do dzieci, cieszy się, mówi, tak, kiedy się bawić, więc... Zaraz wysiadamy, mamy 6 minut do celu i idziemy. Będziemy śpiewać Marysi 100 lat, Tosiu? A nie będziesz śpiewała? A bawiła będziesz się z dziećmi? Tak. Tak. Wczoraj wieczór, muszę wam powiedzieć, że był bardzo, bardzo fajny. Fajnie się spotkać tak... Bawić się, tak! Będziemy się pięknie bawić. Fajnie tak się spotkać z moją ekipą. Jeszcze wiecie, obchodziliśmy sobie po Piotrkowskiej, byliśmy w fajnym nowym miejscu, takim, gdzie jest po prostu pełno stołów bilardowych. Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego się otworzyło. W bardzo dobrej meksykańskiej restauracji, więc polecam na Moniuszki przy klubie Bajka. Bawić się będziemy z dziećmi zaraz. Tak, będziemy się bawić. Więc wieczór naprawdę super. Wojtkowi się bardzo podobało. Teraz może będzie trochę więcej okazji na takie spotkania, na takie wyjścia, ze względu na te studia, że będę tutaj przyjeżdżała z moją rodzinką i wtedy Tosia będzie już coraz starsza, więc będzie mogła zostawać z rodzicami może troszeczkę dłużej. My wczoraj po 11 byliśmy w domu. Przez chwilę myśleliśmy sobie, że może gdzieś pójść jeszcze na drinka, albo gdzieś potańczyć, ale Tosia często budzi się po 12 i to jest takie pierwsze takie wybudzenie, gdzie potrzebuje właśnie przytulić się do mnie albo do Wojtka, gdzieś tam woła mama, mama, z zamkniętymi oczami, żeby się przytulić, więc to usypianie dalej trwa chwilę, ale bałam się, że jak się tak rozbudzi, to rodzice ją nie będą w stanie gdzieś tam tak może uspokoić albo coś, tak wiecie, przez rozsądek wróciliśmy, ale bardzo dobrze, myślę, że takich okazji będzie jeszcze w niedługim czasie wiele, więc nic straconego. Dzień dobry poniedziałku, dzień dobry nowy tygodniu. Patrzcie, jakie piękne niebo nas tutaj przywitało. Jest 7 rano, my jedziemy do naszych producentów, ale przepiękne niebo. Ciężko jest tak wstawać, jak jesteśmy przyzwyczajeni, że no Tośka tak zawsze 7:40, 8 nawet. Czasami musimy ją dobudzać, żeby naszykować ją do żłobka. To tak tutaj w Łodzi wcześniej wstaje, nie? Tą godzinę wcześniej się budzi. No ale dzisiaj musieliśmy w ogóle obudzić się o 6, no bo ze względu na to, że jedziemy tutaj do naszych producentów. Ja później jeszcze muszę jechać, zrobić zdjęcia, dwa, i podjechać na moją uczelnię, dać zdjęcia do indeksu i też pobrać dokument na badania do lekarza medycyny pracy.
na pozwolenie na studiowanie, więc jeszcze mamy troszeczkę załatwiania dzisiaj. Jeszcze muszę iść z paczką do mamy moich przyjaciół, bo ona do nich leci, więc muszę zanieść to wszystko, co mam dla nich. Więc tak właśnie. Dzisiaj jeszcze troszeczkę jest do zrobienia. A o której my w końcu ruszamy? Nie wiemy. Nie wiemy, no po obiedzie. Po obiedzie na pewno, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo też nie wiem, o której my wrócimy do domu. Ten obiad, to wszystko, więc tak... To się niby teraz nie śpi tak w aucie, jak kiedyś, że poczuła fotelik i po prostu spała, bo potrafiła po 3 godziny spać całą drogę. A teraz to tak właśnie jak ostatnio 3 godziny po prostu, mimo że już się ściemniło i było ciemniej, to już byłam pewna, że przyśnie. I mówię, dobra, najwyżej pójdzie, troszkę później spać u dziadków, to przetrwała całe 3 godziny. Się bawiła, oglądała, to z tatą grała, więc... A teraz... No właśnie, nie wiem, jak tak wyruszymy, typowo jak się już ściemni, to na bank zaśnie. Jak zaśnie o 16, no to co, to ona nie pójdzie spać w ogóle. Ale ja nie lubię też na noc wracać do Krakowa. Bo to się tak ciężko wraca, tym bardziej, że jesteśmy przemęczeni, to jest ciężka droga. No ale zobaczymy. Na razie mamy poniedziałek. Nowa energia, nowe pomysły, tak? Tak. Oby ten tydzień był dobry dla Was również, tego Wam życzę. A mam nadzieję... I jesteśmy w Krakowie, słuchajcie. Przywieźliśmy przepiękne rzeczy dla Was i dla dzieci również. I słuchajcie, mamy nową pracownicę. Nasza nowa pracownica jeszcze nie ma imienia, choć prawdopodobnie będzie nazywała się Grażynka, bo tak ją nazywamy od momentu, kiedy jest z nami. Chciałabym, żebyście teraz ją zapoznali. Grażynko, co powiesz? Mhm. Nie musisz się wstydzić. To jest Grażynka. Będzie z nami prowadziła live'y. Będziemy na nie prezentować mniejsze rozmiary, czyli SM. I będzie nam umilała naszą przestrzeń. Prawda? Czasami nam coś doradzi, pomoże. Wiecie, jak to jest. Fajnie mieć po prostu takiego pracownika i to taniego pracownika. Dzisiaj sobie tak myślałam, jak z tym materiałem, który Wam nagrałam i ile go mam, czy jest właśnie już gotowy ten materiał, żeby montować, czy wystarczający do zmontowania vloga. I uświadomiłam sobie, słuchajcie, że bardzo mało pokazywałam Wam rodziców, a nawet myślę, że rodziców w ogóle nie nagrałam chyba na vlogu. I nie wiem, jak to się stało, bo zawsze te vlogi są takie rodzinne, że Dosia się bawi z dziadkami. Ale teraz jakoś tak się skupiliśmy na tym dniu babci, dniu dziadka, moich imieninach, mamy urodzinach, na tym, że jeździliśmy dużo, robiliśmy z Wojtkiem teraz, mieliśmy sporo załatwień, że ta kamera w ogóle, słuchajcie, w domu leżała. Naprawdę. I ja przepraszam Was za to, że nie nagrałam Wam, jak Tosia się pięknie bawi z dziadkami, jak była za nimi ogromnie stęskniona, jak się woła, dziadziu, dziadziu, chodź, baba, co robisz? Serce mi się naprawdę za każdym razem raduje, jak ja widzę, jak ona ma kontakt z dziadkami, jak ona ich kocha, jak chłonie ich, jak chce się z nimi bawić, od nich uczyć. Więc to takie są chwile, kiedy ja często zapominam włączyć kamerę, nawet jeżeli ona jest i gdzieś tam jest, jesteśmy w trakcie nagrywania vloga, to często zapominam o niej, bo gdzieś tam te chwile rodzinne są dla mnie po prostu ważniejsze niż nagranie tego materiału. Tak podsumowując, weekend w Łodzi był naprawdę na 6+, bo mieliśmy i czas z Wojtkiem na wyjście, i czas na załatwienie naszych spraw. I pojechaliśmy sobie do producentów po bardzo fajny towar i mieliśmy czas tego dla rodziny, dla moich rodziców. Skupiliśmy się naprawdę, słuchajcie, tym razem na wszystkim i pięknie nam to wyszło, więc dziękuję za tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa.